Hitowe emocje zaprasza Orlen, sponsor programu. Kilometry nad poziomem morza, po szutrach, kamieniach i skałach. Dakar wjechał w Andy. Na 600-kilometrowym trzecim etapie rajdu zawodnicy ścigali się w regionie Mendoza, by w drugiej części wjechać w górzysty rejon San Juan. Euforyczna publiczność zdopingowała Polaków do coraz lepszej jazdy. W górę klasyfikacji zaczął piąć się Adam Małysz, awansując do pierwszej dwudziestki, co znacznie poprawiło mu humor. Pytanie. Dawaj ten mikrofon, ja dzisiaj sam mówię. Jesteśmy po bardzo trudnym etapie dzisiaj, niby krótkim, ale bardzo górzystym, kamienistym. Mnóstwo rzek, mnóstwo skał, przepaści, także... Bardzo ciężki odcinek dla nas, również ze względu na to, że jechaliśmy z tyłu. Po świetnym drugim etapie tym razem załoga Dąbrowski-Czachor nie szarżowała. Wczoraj w naszym zespole samochody nasze miały problem z mostem, bo są niskie i w rzekach żeśmy oszczędzali. No wolnie jechaliśmy po prostu. Chcę utrzymać auto w jednym kawałku. Jest to mój pierwszy Dakar i pierwszy sezon autem. Jeszcze nie wiem, gdzie mogę zaryzykować, gdzie nie. Wczoraj było trochę gazu, no ale też był spawany dyfer. Zaatakował za to Krzysztof Hołowczyc, który na etapie zajął drugie miejsce i wspiął się na 8 w generalce. No dzisiaj normalny, fajny OS, wszystko poszło normalnie, nie mieliśmy żadnych przygód. Żeby tak do końca, no żeby tak trzymać. Jak uda mi się takie tempo utrzymać, to myślę, że trochę wrócę do gry. Dotychczasowy lider Stefan Peterhansel aż 6 razy łapał gumę, dlatego pierwsze miejsce w rajdzie objął Nani Roma. Góry przypadły do gustu Kubie Przygońskiemu, który po perturbacjach na początku rajdów w końcu wdarł się do pierwszej dziesiątki, ścigając się na wysokościach przekraczających 4000 metrów nad poziomem morza. Wreszcie prawdziwy odcinek, dużo nawigacji, ciężko można powiedzieć bardzo i właśnie takie odcinki ja najbardziej lubię, bo trzeba na nich bardzo dużo myśleć, kombinować, wybierać tą trasę. Jestem zadowolony z dzisiejszego odcinka, oczywiście było trochę błędów, ale nie były one, można powiedzieć, bardzo duże, bo jeszcze kilku zawodników, którzy przede mną startowali, nawet ich nie zobaczyłem, a jeszcze ich nie ma. Wśród motocyklistów niezmiennie prowadzi Joan Barreda. Z rajdu wypadł zeszłoroczny wicemistrz Dakaru Ruben Faria, którego odwieziono do szpitala. Z Dakarem pożegnał się także faworyt kładów Marcos Patronelli, który rozbił kłada i nabawił się odwodnienia. W tej sytuacji prowadzenie objął Rafał Sonik, choć w górach łatwo nie było. Były takie podjazdy, że bez adrenaliny myślę nikt nie wyjechałby do góry i sądzę, że wielu zawodników ominie te waypointy na górze, straci bardzo dużo czasu, ale nie podjedzie tam. Kolejny górski etap o długości aż 868 km powiedzie zawodników do Chilecito. Te emocje zaprosił Orlen, sponsor programu.